Widzisz Magdę? Najpierw sprawdź dokładnie, czy to jest nasza Magda. DNA. Tak. Jak ją widzisz? No w wirze jest. Wirze? Taki wir, potężny wir. Tylko nie taki stożkowy wir. Aha. Taki paczkowaty. Cylindryczny, o. On ma, ma ruch obrotowy. Kręci się w tą stronę. I on z zewnątrz wygląda jak wir energii. Wydaje się, że jest długi. Szeroki też jest, ale jest dłuższy niż szeroki. I w tym wirze energii pojawiają się twarze. I jedną taką twarz się przykleiła Magdy. Ona jest podobna do twarzy Magdy fizycznej, tyle że jest bardziej wygładzona taka, ale sina. I ona jakby zbiera swoje siły, żeby komunikować się, żeby dać się może pokazać, nie wiem jak to opisać, bo tam ten wir składa się z olbrzymiej ilości energii. Nie tylko, to jest wspólna jakaś przestrzeń, ten wir. Tam jest dużo istnień. Jakaś wspólna kreacja. Tam indywidualna chyba kreacja tworzy tą wspólną i to takie jest potężne. Duże. Powiedz mi, tam są twarze przyklejone. Jedną z tych twarzy jest twarz Magdy, tak? Tak, ale ja tam wyczuwam ogromną obecność, w sensie liczbę istnień, a tylko kilkadziesiąt może jest, chce jakby z tego wiru wyjść, ale nie można. Nie może. I Magdę na przykład teraz zacząłem odczuwać, dopiero teraz. To jest coś takiego, że ona jest tak słaba, że dzięki temu, że jest słaba chyba, ona obraca się ruchem tym obrotowym zgodnie z kierunkiem obrotu, a w drugą stronę nijak nie ma siły, żeby ruszyć. Żeby w przeciwną stronę, a ona czuje, że powinna w przeciwną stronę, bo ruch nie jest zgodny z nią. Czy tylko twarz widać, Magdę? Tak, reszta jest wewnątrz. Wewnątrz ja muszę się obracać równo z nią, żeby stworzyć poczucie, że jesteśmy, nie jesteśmy w ruchu, tylko... I jak zareagowała na ciebie? Jest chyba wdzięczna, że jesteśmy. Nawiązałeś z nią kontakt telepatyczny? Tak, i wzrokowy, i telepatyczny. Okej. Mogę z nią porozmawiać? Powiedz mi najpierw, czy ten ruch wirowy ci przeszkadza? Nie, w ogóle. To jest tak duży wir, że nie trzeba się kręcić bardzo szybko. Okej, dobrze. To chciałabym z Magdą porozmawiać. Magdo? Witaj. Poznajesz nas? Tak. Znamy się skądś? Ja was znam. Znasz nas? A kiedy się spotkaliśmy? Nie spotkaliśmy się. Aha, skąd nas znasz? Tu pojawiła się informacja. Okej. Ale niepełna. Coś skądś się tu pojawiła. Ta informacja. Czy ta informacja przeszła od twojego ciała fizycznego? Tak to czułaś? Nie. Chciałam wpłynąć na ciało, żeby podążyło tym tropem. Tu ta informacja się tutaj pojawiła. Tu ktoś był i zostawił, ale niepełną. A nie pamiętasz, kto był i kto zostawił tę informację? Nie znam, ale wpuścił informację w tą przestrzeń. Ona się tu pojawiła, niepełna. Ona była gaszona i przez to został ślad, po którym ja podążałam, ale mogłam tylko wykorzystać ciało fizyczne po to, żeby was odnalazło. Dobrze. A tutaj trudno było patrzeć na to, co robicie, ale informacja jasno pokazywała,
że u was jest wiedza. Dobrze, czyli w takim razie to ty nas wezwałaś. Tak. Powiedz, w czym możemy ci pomóc. Zdefiniuj twój problem. Chciałabym przywrócić sobie swój rytm. To, gdzie jestem, nie jest ze mną zgodne. Miało być. Miało być, ale nie jest. Dobrze. To poproszę cię też o potwierdzenie tego, że pozwalasz nam być w swojej przestrzeni i popracować z tobą, dla ciebie, nad tobą. Tak. Dobrze. Potrzeba się spieszyć. Bo co się dzieje? Bo to zostanie wychwycone. Kontakt zostanie wychwycony. Wychwycony. Dobrze, dobrze. Okej. Na razie się niczym nie przejmuj. Jesteśmy z tobą i damy sobie radę. Zostaw mnie z Arkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Jesteś? Jak czułeś Magdę? Ja bym powiedział, że to z zewnątrz można by było powiedzieć, że to panika, ale nie. Wewnątrz to nie było, to nie była panika, tylko słabość ogromna. I taka słabość, że jakby się odczuwało przez to, że ten wir jest aż zimny. W tym sensie, że tak była słaba już w pewnym momencie Magda, że wszystko zaczęło być tam zimne w tym wirze. Czy ta słabość polegała na tym, że ona tę twarz tak próbowała wychylić? Tak, tak. On przeciwdziałać próbowała wirowi na tyle, ile mogła. To wychyliła się i jakby tą próbowała pokonać tą siłę tego obrotu, tego pędu, tego wiru. Dobrze. Darku, mamy pozwolenie. Chciałabym, żebyś ty się nie wchodził przypadkiem w ten wir, tylko spojrzał z dużej perspektywy i powiedział mi w obie strony, gdzie prowadzi ten wir. Z góry do dołu, początek, koniec. Ten dół jest jakby ma średnicę ziemi, mniej więcej, w zasadzie to dokładnie, może trochę większą, otacza ją i to, co jest w stanie wciągnąć, to wysysa, a w zasadzie to jest nieprecyzyjne, że to, to on tylko wysysa to, co weszło do środka. Nie może wyciągnąć samo czegoś, co tam wcześniej nie zostało, co tam wpadło, a na górze bardzo wysoko wydaje się, że to jest taki, jak jeśli weźmiemy wysokość ziemi i to by należało około 1000 jednostek tej ziemi, to tak, żeby określić wysokość tego wiru. I kończy się na czym? Po prostu na niczym. Przestrzeni się kręci? Kończy się jakby na górze był spokój, cisza, zupełna pustka. I od góry po prostu jest otwór wlotowy, ten wewnętrzny, gdzie można wejść i spokojniutko sobie dojść do ziemi kanałem i w ogóle nie poczujesz tego wiru. Ale w momencie, kiedy już tak już upraszczając, nasza stopa dotknie powierzchni ziemi, to w tym momencie następuje jakaś forma połączenia, która nas utrzymuje tam, ale jednocześnie odrywa te energie, które tam wykreujemy, czy doświadczymy tam, to wszystko wtedy zaczyna się odrywać i jakby próbuje w nas, w tej osobie, która tam, istocie, która tam już właśnie w taki proces wejdzie, nie dość, że wysysa tą energię, to jeszcze jakby próbuje, nie próbuje, bo to dosłownie się dzieje, bez próby, wpływa na, nie wiem, na wszystko, na decyzje. Chodzi o to, że taka osoba, będąc w takim tunelu, w kanale, postrzega ten plan na zasadach panujących w tym wirze. Nie można tam wyjść poza pewne
poza ramy tego wiru. I czyli Mhm. nie można doświadczyć pewnych elementów, których w wirze nie ma. I problem chyba polega też na tym, że olbrzymia ilość istot, które to weszły, wzmacnia ten wir i te uwarunkowania i te zależności. Tak wzmacnia, że taka istota, taka energia wtapia się wręcz w ten wir i ciężko jest jej się oderwać. One się, te istoty, może tak jakby się pozrastały i tworzyły właśnie taki wir. Ile tych istot? Powiedziałeś, że olbrzymia liczba Tak, tych istot. olbrzymia. To jest Jakbyś czuł. Około, tam się pojawia, że tam jest niecałe 25 milionów. 25 milionów. No to bardzo szeroki wir, skoro jest takiej szerokości jak Ziemia. Tak. Wokół, jakby idzie od tej Ziemi. Dobrze. Chciałabym, żebyś jeszcze się uniósł, jeszcze wyżej i sprawdził, kto jest władcą tego wiru. Tam jest takie trzy smoki latają. W zasadzie to one nie latają. Aha. One unoszą się, a ten ruch obrotowy wiru powoduje, że one nie muszą użyć absolutnie żadnej swojej energii, siły, żeby sobie tam dryfować tam w tej one sobie przestrzeni. Po prostu nad tym wirem sobie tam tak się unoszą? Tak. Okej, trzy smoki. Dobrze. Okej. Sprawdź, Darku, ponieważ mamy pozwolenie Magdy, chciałabym, żebyś teraz sprawdził i żebyśmy się przenieśli do takiego momentu, kiedy Magda ma 9 lat i jest poddana dosyć poważnej operacji, gdzie usuwają jej wszystkie narządy rodne. Przejdźmy tam. Co tam się dzieje? Czy już Magda jest w tym wirze? Tak. Już jest. Sprawdźmy tylko jeden taki moment, o którym Magda mi przed chwilą powiedziała, że czuła, kiedy była zszywana, a była to tak silna anestezja, że nie miała prawa czuć. Po czym zorientowała się, że rozmawia z lekarzem, pyta się lekarza, kiedy skończy to zszywanie, bo ją boli. Ale kiedy się już wybudziła i rozmawiała z lekarzem, który przeprowadził operację, okazało się, że to jest nie ten lekarz, z którym rozmawiała. Tamten był łysy, inny. Kto to był, Darku? To była jakby projekcja z tamtej przestrzeni, gdzie ona połączona z innymi istotami rozmawiała, wydaje się, tutaj z kimś, z kim tą zależność miała tworzyć. Okej, okay, czyli to był... Tak, tam, tak. I ten lekarz w takiej postaci się pojawił, a ona czując pewne rzeczy, czy pewne odczucia mając w ciele, rozmawiała z kimś, z kim, kogo energia jakby w tamtym momencie tej operacji no, weszła w zależność. Okej. Okay. Natomiast sama operacja miała taki wpływ, żeby właśnie w jej przestrzeni stworzyć pewne ograniczenia, czy uniemożliwić jej pewne doświadczenia w przyszłości, po to, żeby jej ograniczenie wypełniało przestrzeń wspólną tej kreacji. Tam różni ludzie różne ograniczenia posiadają i to wspólnie tworzy jedno wielkie. Jedno wielkie. Tak. Powiedz mi, te 20 milionów istot ludzkich, czy jest coś, jakiś wspólny mianownik, co je łączy? Trudno powiedzieć, czy wszystkie 25 milionów, to może, ale to może nie, większość. Ale pośrednio, to gdzie wchodzi się w najbliższe relacje, to tak. I później jakby znamy sąsiada i sąsiada sąsiada, ale już dalszego już nie znamy, czyli jakby tutaj łańcuch się przesuwa i tworzy jakby wspólne zależności pośrednie.
I wydaje się, że intencja w ogóle wejścia w wir też łączy A dlaczego tych chcą kwestii. wejść te istoty w wir? Co je przekonuje do tego? Możliwość kreacji wielopoziomowej. Chodzi o to, że te istoty głównie kreowały w sposób, nie wiem jak to, kulisty. Chodzi o to, że przestrzeń wokół siebie można tworzyć w taki sposób. A tutaj pojawiła się idea, której jakby nikt z nich w pewien sposób nie umiał, bo nie miał takiego doświadczenia, że poprzez koncentrację energii można przejawiać swoje potrzeby czy te doświadczenia w sposób liniowy. Tam nie było liniowości. I tu jakby ten wir i taka ogromne parcie tych istot na taką nowość powodowało, że taka cała masa wręcz istot chce czegoś takiego doświadczyć. Wydaje się, że też istot, które rodzą się ze swojej, jakby rodzi się nowa świadomość, która musi się wypełnić doświadczeniem. I to jest jedno z tych doświadczeń, którego w nich nie ma. Magda powiedziała, że w snach ma wrażenie, że jest w różnych rzeczywistościach. To jest to, co przed chwilą opisałeś? Tak, bo ona jakby, to jest jakby to była istota i ona idzie przed siebie, ale zostaje jednocześnie. I przez to się wydłuża, a tutaj został ruch wirowy nadany. I przez to w pewien sposób ona jest na różnych rzeczywistościach. Na przykład jedną z tych rzeczywistości jest miejsce, w którym ona nas zawołała, ta twarz. Jest też wyżej moment, gdzie ona widzi możliwość kreacji i tam, gdzie kreuje dookólnie, widzi, że może wejść w swoje doświadczenie. Po prostu wejść w doświadczenie. Mówi też, że w tych snach, kiedy jest na różnych rzeczywistościach, spotyka samą siebie jako małą dziewczynkę. Tak, bo to jest jej doświadczenie na różnych poziomach i poprzez to, że to jest liniowe, można właśnie w sposób liniowy tego doświadczenia doświadczać i spotykać samą siebie, ale to jest jakby efekt uboczny, no bo spotyka się samą siebie, dlatego że doświadczenie jest wielopoziomowe. Dokładnie, poza tym ten ruch wirowy też może mieć tutaj jakieś znaczenie. Powiedz mi, czy Magda miała dosyć ciekawe doświadczenia już do tej pory w swoim życiu. A to chciałabym najpierw zobaczyć, czy w momencie, kiedy się urodziła jako Magda, była w tym wirze. Sprawdź to. Tak, ale mogła o tym nie wiedzieć. To znaczy, tutaj jest tak olbrzymia ilość doświadczeń wpisanych w ten wir, że można zbadać na przykład jedno życie albo jedno doświadczenie tylko. Bo jakby te nawet doświadczenie z jednego poziomu można traktować też wielopoziomowo, tylko wtedy na innej płaszczyźnie. Można na przykład, jeśli by badać w hipnozie czy w takim postrzeganiu pozazmysłowym, łączyć się z jakimś poziomem świadomości, który też jest wpisany w ten wir, to można tam dotrzeć do różnych ciekawych sytuacji, uwalniać się czy zmieniać. I dopóki nie wyjdzie się poza wir, czy poza pewien poziom, to można jakby te dotrzeć do mnóstwa linii czasowych, które tam są w ten wir również wpisane. A co ją natchnęło? Powiedziałeś, że jak się urodziła, to nie miała pojęcia, że jest w wirze. Teraz wie. Teraz wie, bo pojawiła się jakaś informacja. Ktoś chyba się tam uwolnił stamtąd i chyba ta informacja, którą z reguły się zawsze pytamy, czy przekazać, to wydaje się, że ktoś coś takiego przekazał, tyle, że ona nie dotarła w całości, ale bo została jakby jakaś sygnał. Informacja znosząca i w części wygaszona, ale część dotarła i też nie do wszystkich.
Znowu mamy lekkie zaburzenia dźwięku. Darku, sprawdź to. Czy to jest technikalia, czy coś się tam dzieje, czy smoki się denerwują? To znaczy smok może nie się denerwują, bo one tam na górze latają, a tutaj ten wir powoduje, no, tu jest obciążenie w ogóle. Jest obciążenie, duże. Wyjdź z tego, wyjdź stamtąd, Darku, wyjdź. Patrz na zewnątrz, chciałabym, żebyś się z pewnej odległości po prostu na to patrzył, ale masz możliwość wglądu, widzisz, słyszysz i ten kontakt telepatyczny z Magdą utrzymaj. Czy ona się pojawia też tam jakby w innych, powiedziałeś, że tam jest wielowątkowość, wielopoziomowość, wieloliniowość może być. Tak, czy... wieloliniowość też jest. Ona tam, wydaje się, że ma tysiące wcieleń i niekoniecznie w sposób liniowy, bo liniowe to jest jedno, że w ten sposób, ale te linie się też mogą rozdzielać i tworzyć też poziomy, więc tego tam dużo jest. Chciałabym, żebyś sprawdził swoim wprawnym okiem jej esencję i powiedział mi, czy jej esencja jest w całości. Esencja jest w takim procesie ciągłego podziału. Aha. Jakby ta energia cały czas się dzieliła, dzieliła, dzieliła. W momencie, kiedy nie może dotrzeć do poziomów jakichś poniżej 3D, to dzieli się bokiem jakby i wtedy wchodzi na inne linie czasowe, gdzie może być zupełnie inaczej zaprogramowaną świadomością i inaczej doświadczoną. Powiedz mi, na ilu jest w liniach? W tym sensie spodziewam. Na ilu liniach w tej jest? Chwili jest na 86 liniach czasowych. Każda linia charakteryzuje się różną długością, na przykład żyć, czy ilością żyć, jeśli byśmy to życiami nazwali, no trzeba to nazwać. Że takimi doświadczeniami, tak jak teraz z tą Magdą, którą my spotkaliśmy, no to takich żyć ona ma równolegle teraz 86 na różnych liniach czasowych, plus trzeba jeszcze każdą linię jakby zbadać, że ona jakby wstecznie też tam są życia, więc to są już na tysiące żyć w przestrzeni tutaj ziemskiej, w zasadzie ziemskiej, tylko w różnych ziemi, na różnych takich wariantach ziemi. To dosyć obficie. Nawet tutaj trudno powiedzieć, że na wariantach ziemi to nie są warianty, to jest błędne to, co powiedziałem. No. To są jej doświadczenia na tej samej ziemi, ale według jej jakby postrzegania można by było powiedzieć z boku, że to są warianty innej ziemi. To jest ta sama ziemia, ale warianty doświadczeń są Magdy, więc to jest takie odczucie, że to są linie czasowe ziemskie, ale nie, to jej. Zapytaj Magdę, dlaczego, czy chce stamtąd wyjść? Magda bardzo chce. Ona dlatego dobrze, tak, dobrze. Tak próbuje wyjść poza tyle, ile może. Tyle, ile może. Co jej nie pozwala wyjść? Zbyt dużo swojej energii, części swojej energii ma ulokowanych na różnych tam płaszczyznach i teraz ona może komunikować się tylko na tej płaszczyźnie, na której też nas znalazła. Na innych nas nie widzi, więc tylko przez to może i stąd ta trudność. Czy próbowała na innych też szukać ratunku? Tak, tak. Tak, dlatego, że tam ta informacja pojawiła się w całym wirze i dosyć szybko wygasła. Tyle, ile wchłonęły te istoty, te świadomości, tyle to mogą z nią zrobić, a nic poza tym. Resztę muszą odtworzyć, jeśli mają siłę i taką wolę. Czy świadomość Magdy też jest podzielona? Na te 86 linii, 86, tak. Niezły podział. Dobrze, w takim razie mamy pozwolenie Magdy, działamy. Musimy pójść do samego źródła początku. Sprawdź, Darku. W tym momencie możemy mówić o tej linii czasowej. Idźmy tam.
gdzie to wszystko się zaczęło i dlaczego to się zaczęło. To jest coś takiego, jak w tej świadomości się jest, chyba dlatego jestem w niej, żeby to zrozumieć, nie wiem. Ale to jest coś takiego, jak jakby się wydzieliła jakaś świadomość, która się obudziła w sobie. Nie wiem, czy to jest logiczne. Bo to się czuje, że po prostu to jest coś takiego, jakby obudzić się w, powiedzmy, że w białej sali jakiejś takiej, bez niczego, tam nie ma mebli, niczego nie ma. Nic, tylko jest biel. I obudzić się bez pamięci, ale jednocześnie wiedzieć, że się istnieje. I jeśli by na przykład ktoś zapytał ciebie o coś, to ty potrafisz odpowiedzieć. Tylko, że może nie na koniecznie na wszystko, tylko bardziej przez pryzmat tego, tej świadomości, którą jesteś. I ona jest niewypełniona doświadczeniem. Ona jest czysta. To jest coś takiego, jakby, chociaż to też jest słabe porównanie, ale nie mam innego, jakby przeczytać książkę o jakiejś planecie, o życiu i o warunkach, o energiach, o zależnościach, o wszystkim przeczytać i tą wiedzę mieć, ale nigdy tam nie być. I w momencie, kiedy jest się tam, o czym się czytało, to wtedy wypełniając się doświadczeniem, integruje się informacja z doświadczeniem, tworząc prawdę. I taki proces czuć jest w tej świadomości, którą teraz Magda tutaj jest. To jest jednocześnie tam nic nie ma i wszystko jest. Przede wszystkim jest świadomość, ale właśnie nie umiem wytłumaczyć bardziej szczegółowo, bo nie wiem jak. Czy dotarliśmy do takiego momentu, kiedy ona jeszcze nie jest w wirze? Nie, nie jest w wirze. Nie jest w wirze, ale jest tą świadomością. Nic taka, nie ma, ale jest taka, świadomością. Tak, obudziła się w sobie i nie ma początku ani końca. Nie ma tam dobra, zła, niczego nie ma i wszystko jednocześnie jest. No to jest takie... Dlaczego się obudziła? Kto ją obudził? Sama się obudziła? I tak, ta świadomość się po prostu obudziła, tak jak budzą się inne świadomości w obrębie świadomości, która je stworzyła i która się sama jakby obudziła w sobie. Dobrze. To przyspieszmy w takim razie, zobaczmy, co się dzieje. Obudzona świadomość, co ona, się dalej dzieje? Ta świadomość bardzo pięknie kreuje i w zgodzie z tym, co ma w tej świadomości zapisane, ona tworzy nawet niechcące, że tak bym powiedział, całe światy, bo ma to jakby w sobie, ale dopiero jak tworzy, to wtedy widzi, że to, co stworzyło, odpowiada temu, co w sobie ma i coraz bardziej wchodząc w doświadczenie, kreuje na takich płaszczyznach bardzo jakby wysokich, na dużą skalę, tak by można by było powiedzieć. Jeśli od razu jakby tworzy całą galaktykę, załóżmy, że to będzie aż taki twór duży, a planety, czy poszczególne jakby istnienia, które tam są, tego nie może stworzyć, bo nie jest, ona może stworzyć tylko świadomość, którą się stanie i będzie mogła poznawać coś, co stworzyła poprzez to, kim jest, ale w oddzieleniu w pewien sposób od siebie, w oddzieleniu takim sensie, że poznaje owoce swojego stworzenia. I... Czy Magda staje się w którymś momencie galaktyką? No można tak powiedzieć, że może nie... tak, no staje się, bo ją tworzy, więc no ona z niej
z niej jest ta koncepcja, koncept tej jest według jej świadomości. No ale dochodzi do pewnego momentu, że to, co tworzy, jest w pewien sposób, może nie, że przewidywalny, ale nie ma głębi. I w momencie, kiedy widzi, że są, i zaczyna słuchać, tak bym powiedział, słuchać wszechświata. I tak jakby chciała skonfrontować tą swoją świadomość, którą ma w sobie, z tym, co we wszechświecie jest, po to, żeby ubogacać poprzez swoje doświadczenie również wszechświat. I wsłuchując się, zaczyna słyszeć właśnie coś, co też w sobie ma i coś, co daje, jest w stanie jej dać możliwość wypełnienia jeszcze głębiej tego doświadczenia. Dobrze, zatrzymaj się tu, proszę. Powiedz mi, co dokładnie słyszę? Słyszy, że wszechświat jest wielowymiarowy, jest głębszy, jest głęboki, co rezonuje z nią, bo taka jakby w jej świadomości jest to, że te wymiary są, ale w jej doświadczeniu, jej świadomość nie wypełniła się takim doświadczeniem. To jest, ale nie ma, nie tworzy to spójności, bo świadomość nie wypełnia się doświadczeniem. I następuje potrzeba. Albo potrzeba, czy no, może potrzeba to jest złe słowo, nieprecyzyjne. Następuje coś takiego, co daje jej tej świadomości poczucie, czy nadaje kierunek, o, może tak. I ona też zaczyna widzieć, że koncentrując się, wychodzi. Poczekaj, jeszcze nie. Chciałabym, żebyś sprawdził źródło tego, co ona słyszy. Ona słyszy różne miejsca, ale słyszy też wir. Wir, gdzie ma poczucie i ma też jakby taką zwrotną informację, że tam inne istoty też będą kreować. I tutaj pojawia się jeszcze takie coś, czego wcześniej ona nie doświadczyła, współkreacja. I ta współkreacja też ona jest bardzo przez nią jakby rozumiana, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ wspólna kreacja daje zupełnie inną jakość tworzenia. Dobrze. Słyszę wir. W jaki sposób może się synchronizować z tą, lub ten wir się synchronizuje z nią, żeby ona słyszała to, co wir do niej na przykład mówi albo przemawia? Synchronizuje się na tym, że ta świadomość wsłuchuje się w różne pasma. To jest i porównuje. Niektóre pasma już są wypełnione doświadczeniem, czyli tworzy się prawda, nie trzeba już tego wypełniać, więc szuka na innych częstotliwościach. To jest jedna z nich. Tam są zapisy właśnie tej współkreacji. Współkreacji. A ta współkreacja nie jest w niej wypełniona. Okej, to jest właśnie ta luka, która się pojawia. W pewnym sensie i tutaj nadawanie tego kierunku, tak? Ta współkreacja. Co się dalej dzieje? Podążę za tym, czy koncentruję się na tym i wtedy przygląda się, widzi jak, widzi efekt, czyli możesz zajrzeć do wiru i widzisz tam tą liniowość. Liniowość, czyli świadomość, koncentrując przed siebie, nie wokół siebie, widzisz, że możesz jednocześnie kreować na innych poziomach i na innych częstotliwościach. I wtedy ona też widzi, że to jest to, czego szukała, ponieważ może jednocześnie stworzyć wieloświaty. Wieloświaty w takim sensie, że one są zależne od siebie i jeśli można stworzyć linię, że kamień jest kamień, który jest na większej płaszczyźnie,
ktoś go tam rzucił, czyli materia już, nazwijmy to, ożywiona będzie, później planeta, później w zależności już energetyczne, nie gęste i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taki wieloświat, który tworzy jeden świat. Jedno doświadczenie rozwarstwione. Tak, i ono normalnie może zajrzeć. I w kiedy tym wirze. Zagląda, co się dzieje? Kiedy zagląda, jakby w pewien sposób rozumie, bo to staje się jej doświadczeniem, dlatego że to jakby w pewien sposób widzi i to powoduje decyzyjność i chęć wypełnienia, czy potrzebę wypełnienia właśnie z tej swojej świadomości tego typu doświadczeniem, jej doświadczeniem, tej świadomości. I wtedy może przejść środkiem, dosłownie środkiem i zakotwiczyć się w doświadczeniu, po czym będąc w doświadczeniu przyjmuje doświadczenie, tak, ale w środku wiru jest cicho. I wchodząc w to doświadczenie, zakotwiczając się, zakotwiczają się również inne kreacje innych istot, na które ona się zgadza, bo takie było założenie, że to jest współkreacja, czyli coś, co my możemy bardzo jakby spłycić, że tam relacja, czy jakieś tam małżeństwo, czy jakaś relacja to jest taka, nie wiem, taka może być czasem nudna, czy ciężka, no to z perspektywy takiej wielowymiarowej istoty to jest bogactwo. Powiedz mi najpierw, wir jest złożony z różnych energii. Na zewnątrz one są, tak. One są i to są energie tych istot, które tam są w tym wirze? Tak, tak, tak. Zależności, dobrze, które już dobrze tam zaczynają mi towarzyszyć. Powiedz mi, czy ty powiedziałeś, że zgadza się z istotami, które już tam są. Powiedz mi, czy tak jak powiedziałam, Magda ma doświadczenia dosyć ciekawe w swoim życiu. Była w dwóch zakonach. I teraz chciałabym, żebyś sprawdził, czy te istoty, które już tam są w tym wirze, pojawiły się w pierwszym czy w drugim zakonie, w którym była tak, Magda. Tak, tak. To dużo jest istot, które Magda spotyka w swoim życiu i tworzy jakąś wspólne doświadczenie. To nie musi być zaraz relacja w stylu taka przyjacielska, małżeńska, czy macierzyńska, czy jakakolwiek, to może być jakakolwiek inna wspólna kreacja. Nie, chodziło mi właśnie o to, czy dosyć ciekawa są to doświadczenia, które miała w swoim życiu. Z pierwszego wyszła sama, z drugiego została w pewien sposób wydalona, ale poczuła ulgę. Niemniej jednak też studiowała teologię, więc ją do pewnego świata ją ciągnęło. Ale tutaj jeszcze jest inna kwestia, bo w momencie, kiedy ona wchodzi w wir, to nie do końca wchodzi sama, ponieważ inne istoty też są zainteresowane współkreacją, czyli intencja się pokrywa i one nawet później już tej współkreacji w sposób fizyczny się spotykają. Dobrze. Tutaj przy tym pierwszym wejściu z iloma istotami się spotkała i z którymi się zgodziła na wspólne działanie? Taka grupa 12 w sumie istot, do których później, tak jak Magda na przykład wchodzi w tą zależność z jedną z tych 12 istot, ale ona ma współzależność z inną i może połączyć z tą i tworzy się potrójny zbiór, a później te zbiory zależności są rozszerzane do nawet kilkudziesięciu mogą być. Sprawdź te 12 istot, czy to są istoty ludzkie? No, ludzkimi one się staną dopiero, kiedy wejdą tutaj. One są bardzo podobnymi świadomościami, które mają... Tak. Znają się wcześniej, czy się nie znają? Nie, tutaj nie znają się. Tam, szczególnie w Magdzie, nie ma jeszcze w tej świadomości wypełnienia takimi relacjami. Dobrze. Okej. No dobrze, i co się dalej dzieje? Wchodząc
jakby uzgodniła z tymi pozostałymi istotami, że razem będą współkreować. Tak, i dostają jakby dostęp do wejścia, wchodzą. I w momencie, kiedy już są jakby po kolei wymiary, to jest ciało subtelne się pojawia, ciało fizyczne. I w momencie, kiedy to się pojawia, te zależności zaczynają w pewien sposób na nie wpływać, co nie jest do końca zauważane, dlatego że idea jest współkreacji, czyli kreując wspólnie, tworzy się zależność, która wpływa na moją kreację i odwrotnie. Więc zaczyna się proces poznawania tych zależności, a w momencie, kiedy coraz więcej tego się tworzy, to wtedy to doświadczenie zaczyna wnikać w wir i powoduje już, że ta istota, ta świadomość zaczyna się kręcić i wkręca się coraz bardziej w kolejne doświadczenia i w kolejne zależności. Do tego stopnia, że one zaczynają determinować pewne działania i wmontowanie tam swojego doświadczenia staje się coraz trudniejsze. Nie niemożliwe, ale coraz trudniejsze. Później następują właśnie pewne rozwarstwienia, pewne idee, pewne jakieś właśnie sytuacje, za którymi taka świadomość podąża, rozwarstwia się, dzieli się, wtapia się w coraz większą strukturę świadomościową i w efekcie przestaje być samodzielną świadomością. Magda coś takiego powiedziała, że ma takie wrażenie, jakby odczucie unicestwienia samej siebie. Oddanie się w ofierze, tak też to nazwała. Tak, to można porównać, ale jeśli mówić o oddaniu się w ofierze, to też w sposób dosłowny takie doświadczenie też miała. Ale tutaj to uczucie unicestwienia samej siebie w pewnym sensie, czyli takim pewnym, no dosyć intensywnym rozwarstwieniu się na te wszystkie linie czasowe, na te wszystkie świadomości. Kto kręci wirem, Darku? Te wszystkie istoty. One same nakręcają wir poprzez wspólne zależności. A smoki sobie po prostu one mają dostęp i dzielą się tymi energiami. I z tych zależności i z energii, która tam jest dostarczana, kreują własny świat, mnóstwo swoich światów, bo mają jakby z czego. Powstają. Czy kreują też kolejne wiry, czy po prostu światy kreują? Nie, one światy, ale w tych światach, ale wiry też w niektórych przestrzeniach. Są trzy smoki, powiedz mi, który jest szefem. Albo może jest ktoś jeszcze nad nimi. Trudno powiedzieć, kto jest szefem, bo one w jakiś sposób dzielą się tymi zasobami i tymi energiami do tworzenia. I każdy tworzy indywidualnie już później własne przestrzenie. I nie wchodzą sobie w drogę, ale tu jakby też tworzą wspólną zależność. Sprawdź jeszcze ponad te smoki. Unieś się ponad nie i sprawdź, czy nie ma jeszcze czegoś nad nimi. One wykreowały tylko jakby wspólne oko albo taką soczewkę, która też wydaje się już w pewnym momencie została umieszczona nad tym wejściem do wiru. I jak Magda wchodziła, to nie było tego, a teraz jest taka forma oka, które Sprawdź, koncentruje. Czy oko ma świadomość? Ale jest jakby stworzona z tych trzech świadomości. Z tych trzech smokowych? Tak. Przez to oko kontrolują wszystko? Czy tak. Do czego ono służy? Tak, można energię koncentrować. Ogniskować można. Jak ludzie, którzy są w tym wirze istoty, jak nazywają to oko? Dają jakąś nazwę? Widzą? Nie. Nie widzą tego ci, oka. Którzy są w środku, nie widzą, nie mają
Tak bardzo ta liniowość ich pochłania w jednym Ciąga. kierunku, że wstecz mogą może na jeden poziom, może maksymalnie dwa wyżej zobaczyć. Dobrze. Czyli Magda wchodząc, współpracuje już z tymi istotami, zawiązują pewien pakt, pewną umowę. No, Czyli można to tak powiedzieć. Czyli jest Magda plus 12, rozumiem, czyli jest ich 13. 13 istot. Zgadza się? 12 z Magdą. 12, wszystkich razem, dobrze. I powiedz mi, co następuje takiego, że Magda może się rozdzielać na te różne poziomy, na te różne rzeczywistości, na te różne życie. Ja wiem, że ona je współkreuje. Mnogość doświadczeń. Ale I to, że pewne doświadczenia są wspólne i dzielą się same jakby owoce tych doświadczeń. Taka energetyka jest, wtedy następuje już podział, czy wniesienie pewnych energii w to wspólne doświadczenie. I to później namnażanie tego powoduje już tyle możliwości, że koncentracja energii jest nawet w sposób niekontrolowany już przez taką istotę, tylko kontrolowane przez zależności. Powiedz mi, co, jak to się przekłada na życie fizyczne takiej istoty, kiedy jest w tym wirze, kiedy jest w takiej wielowymiarowości, w tak wielu, na tylu płaszczyznach, na tylu liniach. Co to może powodować? I bardzo trudno takiej istocie. W pewnym momencie to chyba ma dojść do tego, że już, żeby to było niemożliwe, i w niektórych przypadkach jest to już prawie niemożliwe, żeby stworzyć doświadczenie, które będzie całkowicie zgodne z tą istotą. I po prostu te zależności uniemożliwią doświadczenie indywidualne. I nawet kiedy taka istota będzie w życiu, coś się będzie wydarzać, coś, co będzie w jakiś sposób zgodnego z nim, to nie do końca to będzie jej. To będzie coś, co ma się wydarzyć i co ma stworzyć więcej zależności. Nie wiem, miejsce zamieszkania, chęć posiadania czegoś, to będzie chęć posiadania czegoś, co jest w obrębie tego, w co weszło, a nie jej indywidualne doświadczenie. I też można o tym powiedzieć na planie wyższym, czyli już powiedzmy subtelnym, również. Tam już jest przestrzeń jakaś wyobrażeniowa, która też determinuje później taką istotę do wybierania kolejnych doświadczeń, nie swoich, ale które będą zgodne z tymi zależnościami, że ona uwierzyła, że to jakby uwierzyła, czy przyjęła. Czy może skończyć psychicznie, jako psychicznie chora osoba? Może skończyć. Może, albo może skończyć jako bardzo schorowana osoba. Zobacz, jakie warunki zostały nadane. Nie, najpierw sprawdź, czy Magda dostała, wchodząc i porozumiewając się z tymi 12, z tymi 11, czy tam są jakiekolwiek implanty w nim. Nie, implanty stopniowo, później już, już przy wspólnych jakby zależnościach zaczynają takie elementy być przyjmowane, żeby było, no chciałem powiedzieć uczciwie, żeby to jakby utrzymywało pewną równowagę pomiędzy doświadczeniami i mogło jakby je dzielić w sposób taki równy. Gdzie Magda inkarnuje po raz pierwszy na jednej z tych linii? Czy na każdej z linii będzie inkarnowała? Nie, nie, nie. Pierwsza jest inkarnacja, jest to liniowa i później dopiero to się rozchodzi. Jest no bardzo dawno, to jest gdzieś w środkowej Afryce. Około 6000 przed naszą erą. I tam jakie ma życie? Może sobie wybrać warunki życia, czy one są już z góry jakby przesądzone?
No, w pewnym sensie może wybrać, ale może wybrać je w taki sposób, żeby dostosować się już tutaj do tych warunków, które wspólnie są tworzone. Ona nie może wybrać sobie ciała, nie wiem, z innej planety, tylko ciało, które tutaj na tej planecie funkcjonuje i pewne zależności w stylu jakby takie plemienne zwyczaje ją w jakiś sposób obowiązują i w tym sensie nie może wybierać, ale cała reszta, co w obrębie tego, tak. Ile tych wcieleń miała do dzisiaj, do dzisiejszej Magdy? Mówiłeś sporo. Na tej linii to ciężko w ogóle liczyć jest, No właśnie. bo później są sytuacje, że ona na przykład ginie, Aha. ta świadomość się dzieli, też są pewnego rodzaju ofiary, część zostaje na tej linii, część zostaje Jest inna. oddana i manifestuje się na innej linii, więc w tej linii można by było powiedzieć, to 141, a na każdych tych kolejnych 85, no to między 80 a 100, 120 mniej więcej wcieleń ma na linię. Dużo. Spójrz, czy jest gdzieś kiedyś któreś z żyć, gdzie widzi powódź, a fale wysokości wieżowców. Na tej linii nie. Na tej linii czasowej nie, ale Nie. są równoległe linie, gdzie tam ta Ziemia boryka się z dużymi problemami. Również takimi atmosferyczne są jakieś kataklizmy, to To tam widać coś takiego. tam jest. Dobrze. Spójrzmy jeszcze na ten moment, kiedy w tej środkowej Afryce Magda umiera. A co się z nią zaraz po tym dzieje, kiedy opuszcza ciało fizyczne? Wtedy orbituje jakby w tym wirze i te zależności, które już stworzyła, determinują do tego, żeby wejść i jakby doświadczać dalej. Jest ogromna taka, może nie, że potrzeba, ale poczucie takiego nieskończenia czegoś, jakby eksploracji tego. Tam jest tyle. Ktoś do niej przychodzi, ktoś ją pilotuje z tamtego miejsca później? Nie, dopiero może w okolicach 10 wcielenia jest jakby taki strażnik jej, czy opiekun, czy ktoś, kto jakby jeszcze pomaga jej znajdować różne rozwiązania, czy wskazywać jej jeszcze inne elementy, które ona by może chciała. To jest tym strażnikiem, powiedz mi gatunkowo. To Panią jest pilnuje. na zlecenie tych smoków, taki gad. I to jest coś takiego, że on fokusuje ją na pewnych elementach, które byśmy nazwali, że to jest trudami życia. Ona mogłaby takiego czegoś nie wybrać, ale on pokazuje, że to jest. A że jest, no to też Ona jest się forma. koncentruje wtedy. Dobrze. O, i teraz przejdźmy do tego momentu, kiedy Magda ma się urodzić jako Magda. Czy te warunki są cały czas takie same? W pewnym sensie niby ma wybór, ale musi być w pewnych zależnościach. No tutaj już jest dużo więcej tych zależności, zwłaszcza, że ona już pewne rzeczy wypełniła doświadczeniem, świadomość wypełniła doświadczeniem i zostają im kolejne, które chce, ale w oparciu o to, co już zostało wypełnione, ma się zrealizować. Więc różnego rodzaju właśnie sytuacje takie niestandardowe z naszego punktu widzenia mogą jej towarzyszyć. No tak, Magda sporo podróżowała, mieszkała w różnych miejscach na świecie, Ameryka Południowa, zachodnie część Europy, Hiszpania. Sporo takich miała tutaj też przygód do tej pory, na tej linii czasowej, w tym ciele, w którym jest. Dobrze. Nie możemy działać z tu i teraz, dlatego że ten podział jest naprawdę bardzo intensywny. Jeśli byśmy wyciągnęli samą Magdę z tego wiru teraz, tu, to nie wiemy, co by się zresztą stało.
Poza tym byłoby to w pewien sposób wbrew temu wszystkiemu, co nie doprowadziłoby, albo nawet doprowadziłoby do scalenia, ale to scalenie mogłoby być bardzo w pewien sposób przybrudzone. Jakby nie na zasadzie czystości, a cząsteczek. One mogłyby mieć już pewne uwarunkowania, dlatego nie możemy działać z teraźniejszości. Idziemy do tamtego momentu, gdzie spotkałeś Magdę po raz pierwszy, kiedy to ta świadomość się nagle obudziła, czy się obudziła po prostu. I powiedz mi jeszcze, przez te setki wcieleń, nawet tysiące wcieleń, które miała do dzisiejszej Magdy w tych różnych rzeczywistościach, na różnych liniach czasowych. Czy tam były jakieś takie wydarzenia, które mogły spowodować traumy? Nie, bardzo lekko jest tam. Lekko. W sensie nie tworzą się jakieś napięcia, potencjałów. Nie ma tam. Nie ma. Jaki rodzaj energii Magda musi oddawać, będąc w tym wirze? Ona docelowo ma zaangażować całą swoją świadomość, całe swoje istnienie. Wszystko, każdą energię. Każdą. Ma oddawać, tak. Ma angażować się całą sobą. Dobrze. Żeby właśnie się wypełnić. A w tej chwili ile energii jest uciekane do tego tworzenia w pewnym sensie tego wiru? Ona go współtworzy. No tutaj zostaje może 10 do 15% tego, co ona mogłaby wykreować w zgodzie ze swoją naturą. Reszta to jest kreacja jej, ale jakby ten system nakłada na nią pewien sposób czy myślenia, postrzegania i w efekcie pewien sposób kreacji. Jeszcze chciałabym te 11 istot. Powiedz mi, czy one się pojawiły w życiu Magdy dziś, naszej Magdy tu? Nie. One się pojawiły w tym pierwszym życiu. Czasem się one potrafią pojawić w jakimś doświadczeniu i wtedy to jest dosyć takie spotkanie, takie dość, no powiedziałbym, no niesamowite, że może się taka, nie wiem, takiego słowa użyję, magia tworzyć, że jest poczucie, że one się bardzo dobrze znają. Znają. I zdarzało się to. Powiedz mi jeszcze, czy jest jakaś przewaga kobiet, mężczyzn w tych wcieleniach Magdy? Nie, jest bardzo duży miks jakby. Miks. Taki, tak. Nie ma tu tam jakichś szczególnych uwarunkowań. Nie. Dobrze. No dobrze, to wracamy w takim razie do tego momentu, kiedy świadomość się obudziła. Chciałabym tam z Magdą porozmawiać. I powiedz mi, czy chcę, żebym ją nazywała Magdą? Ona jest. Ona jest. Dobrze. Okej. To 1, 2 i 3. Magdo? Tak. Pamiętasz nas? Wiesz, kim jesteśmy? Tak. Masz całą wiedzę w sobie. Masz całą informację w sobie. Jesteś świadomością przebudzoną. Masz wszystko w sobie. Zgadza się? Tak. Czy wiesz, co się później wydarzyło? Wszystko się wydarzy. Tak, wszystko się wydarzy. Ale wiesz, co się wydarzy? Tu, z tego miejsca? Pokażę ci. Pokażę ci wszystko, co się wydarzy. Pokażę ci, jak się wydarzy. Co się stanie. Pokażę ci też ciebie w jednej z odsłon. Ta odsłona właśnie, to ciało subtelne i fizyczne nas wezwało do tego, żeby w pewien sposób wkroczyć, pomóc, zmienić to wszystko. Ja policzę do 3, a ty już odbędziesz całą podróż od tego momentu aż do 2021, dzisiejszej Magdy, ale po drodze też zobaczysz te inne linie, inne rzeczywistości, inne kreacje, współkreacje.
Dobrze? Jeden, dwa i trzy. Widziałaś? Tak. Spójrz na Magdę dziś. Tą Magdę, którą my poznaliśmy. Spójrz tak. na nią. Powiedz mi, czy to jest cała twoja prawda? Mała część prawdy. Mała część. Gdzie są pozostałe części, Magdo? W różnych miejscach, rozproszone. Rozproszone. Powiedz mi, czy takie rozproszenie daje ci siłę, czy cię osłabia? Daje większe doświadczenie, ale osłabia. No tak, daje ci większe doświadczenie, bo może doświadczać różnych wydarzeń, doświadczeń życiowych na różnych. Nie mam kontroli. Nie masz kontroli. Ale doświadczeniem się wypełnia. Wypełniasz się doświadczeniem. Kontroli brak. A teraz powiedz mi, kiedy patrzysz na Magdę, czy rzeczywiście chciałabyś, żebyś po części tak właśnie egzystowała? Nie, nie mogę się przejawić w pełni. Nie mogę kreować w zgodzie z sobą. Tam przyjmuję pewne zasady, warunki. No właśnie. I teraz chciałabym, żebyś spojrzał na ten moment, kiedy słyszysz wir. Słyszysz różne odgłosy wszechświata. Ale między innymi też słyszysz ten wir. Wir do ciebie mówi, śpiewa, może obiecuje ci pewne rzeczy. Powiedz mi, dlaczego właśnie w tamtym kierunku podążasz? To jest... On nic mi nie obiecał. Nie. Nie, on pokazał. Pokazał. Przestrzeń, jedną z wielu. Dlaczego wybrałaś właśnie tę przestrzeń? Bo ten wybór jest naturalny. Jest we wszechświecie, jest mnóstwo doświadczeń, którymi mogę się wypełnić. Powiedz mi, czy chciałaś inkarnować na Ziemi? Czy wiedziałaś, że będziesz inkarnowała? Że przejawię się na takim planie, tak. Aha. Ale jak? To dopiero... jak to było właśnie już w trakcie doświadczenia. Ale powiedz mi, dlaczego chciałaś się przejawić na Ziemi, na planie ziemskim? Jest tyle innych planów. Czy to akurat coś cię przyciągnęło? Na każdym planie można zapytać, dlaczego ten, bo jest. Czyli tutaj nie było żadnych dodatkowych jakby zachęt, żebyś akurat chciała poznać plan ziemski. To intencja czy potrzeba przejawienia się nie polega na tym, żeby wybrać sobie z katalogu planetę, na której będziemy się, na której będziemy istnieć. Chodzi bardziej o spojrzenie szersze i wniknięcie w głąb i zintegrowanie wszystkich płaszczyzn. A jedną z tych płaszczyzn jest planeta. Z jednej z nich jest ciało. A ja myślałam, że będąc wolną istotą można sobie wybrać. Można. To był można wybrać samemu, można zdać się na to, co jest i wybrać już z istniejącego. Z istniejących zasobów można zrobić wszystko. Czyli tutaj jakbyś miała wgląd do jakiegoś katalogu, tak? Nie. Nie. To jest twoja to decyzja. Nie jest katalog. Nie, ja rozumiem. Zrobiłaś takie przyrównanie, więc kontynuuję tym. Powiedziałam, że to nie jest wybór z katalogu. Tak, wiem. W takim razie powiedz mi, dlaczego akurat chciałaś na tym planie ziemskim? Tak, dlatego, że jest to dla mnie dostępne. Aha, a reszta jest niedostępna? Nie jestem w stanie wszędzie naraz doświadczyć. Okej. Czyli w pewnym sensie twoja świadomość być może chciała doświadczać po kolei lub w jakichś nie sekwencjach. Nie trzeba po kolei. Można różnie doświadczać. Dobrze. No dobrze, to teraz powiedz mi,
Co w takim razie w twojej świadomości, widząc te dwa światy, siebie tu, teraz, kiedy jesteś integralna, masz wszystko w sobie, nie jesteś w żadnym rozdzieleniu ani podzieleniu, a kiedy spojrzysz na Magdę, możesz też spojrzeć na swoje przejawienie na innych planach, też możesz na to zobaczyć, spojrzeć i powiedz, czy tamte plany są pełne, czy tamte przejawienia, czy tamte istnienia są takie, jakie zgodne z tobą całkowicie, czy zawsze jest coś, czego nie ma? To jest trudne do odpowiedzenia. Czy jest zgodne ze mną, czy nie. Bo wszystko ze wszystkim się łączy i w pewnym sensie wszystko będzie zgodne. Ale zgodne z wszechrzeczą, z wszechświadomością. Ale nie do końca zgodne z indywidualną, wydzieloną świadomością. I w tym sensie trudno jest mi odpowiedzieć na twoje pytanie, bo z jednej strony, gdybym mogła stanowić, to być może wybierałabym inne doświadczenie, ale zyskałam coś, co i tak jest zawartością całego stworzenia. I zyskałam coś, co być może było niezgodne ze mną, ale doświadczyłam tego. I jest to taka wartość, wartość, która też jest niezwykle cenna. Niewątpliwie. W takim razie powiedz mi tu, z tego miejsca, z tej perspektywy, czy chcesz zmienić warunki, na jakich żyje Magda, na jakich ty żyjesz w tym tak, przejawieniu Magdy? Wolałabym wybierać w zgodzie z moimi bieżącymi odczuciami. Wybierać z tym, kim jesteś? Kim się czujesz, tą świadomością, którą tak, jesteś. Dobrze, to w takim razie powiedz mi, bo jesteś w tak doskonałej sytuacji, skoro dotarliśmy już tu, przed jakimikolwiek twoimi przejawieniami na planie ziemskim, możesz tu decydować. Przejawiłaś się na ziemi, więc i tak na ziemię powrócisz. Ale powiedz mi w takim razie, jaką decyzję podejmujesz, będąc tu, w tym miejscu? Żeby przejawić się w zgodzie ze swoją naturą, w pełni z nią. Na swoich warunkach? Czy też przyjmując warunki 11 innych istot? W pełni ze swoją naturą. Ale przyjęłaś później warunki tych istot. 11. W pełni ze swoją naturą. Dobrze. W takim razie mam do ciebie prośbę. Wezwij te 11 istot, z którymi się połączyłaś później, z którymi miałaś się połączyć. Gotowa jesteś? Tak. 1, 2 i 3. Tutaj z tego miejsca, jak sama doskonale wiesz, nie ma czasu, nie ma przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. Wszystko dzieje się jednocześnie. Tu z tego miejsca możesz spojrzeć, jak to działanie między wami, które powstało, ta umowa między waszą dwunastką, jak podziałała na wasze późniejsze wcielenia, działania, istnienia. Stworzyła zależności i kreację wspólną, na którą później były nanoszone warunki. O właśnie, czyli to były nanoszone warunki przez kogo? Przez to, co zostało tutaj już stworzone. Kto stworzył to, co zostało stworzone? Inni ludzie, inne byty, ci, którzy z zewnątrz kontrolowali te doświadczenia. Dobrze, to w takim razie chciałabym, żebyś teraz wezwała te wszystkie byty, które są odpowiedzialne za ten cały wir, stworzenie tego wiru w pewien sposób, używając pewnych technologii, tudzież też tych, którzy ci w pewien sposób cię przeprowadzali przez kolejne wcielenia. Wezwij ich wszystkich. Gotowa jesteś? Tak.
Jeden, dwa i trzy. Już. Kto się zjawił, Magdo? Właściciele wiru. Mhm. Smoki. Trzy smoki. I dużo istot, które dla nich pracują. To są to istoty ludzkie? Nie. Nie. To są to jakiś gatunek? Tak. Spójrz. Gady podległe smoku. Dobrze. Masz teraz cały zespół, tak zwany. Zespół, który jest właścicielem. Smoki są właścicielem tego wiru. Gady w tym pomagają utrzymać towarzystwo i przeprowadzać przez kolejne wcielenia, przez kolejne plany, przez kolejne linie, w taki sposób, w jaki sobie ustalają, dając pewną swobodę działania, ale tak naprawdę nie do końca. Masz ich teraz wszystkich, Magdo. I teraz chciałabym, żebyś odszukała w sobie, gdzie jest połączenie z tymi istotami, 11 istotami, gdzie je czujesz w swoim ciele, subtelnym. Wszędzie, one wszędzie. Tam w tym wirze jestem połączona poprzez siatkę połączeń. Energie Dobrze. Łączą się jedna z drugą. Dobrze. Te pozostałe istoty, 11 dokładnie, mają to samo co ty? Odczuwają to tak samo? One i inni, którzy są w tym wirze. No dobrze, ale w takim razie tutaj pierwszy punkt to jest, kiedy zawierasz umowę z tymi 11 istotami. Pokaż mi jeszcze, jak jesteś połączona ze smokami i gadami. Poprzez obecność w tym wirze. Moja energia łączy się z energią innych i trafia do niej. Dobrze. Dobrze. Teraz jest punkt ważny dla ciebie. Powiedziałaś, że chciałabyś egzystować dalej jako Magda, w tym przejawieniu Magdy, ale w swojej naturze, swojej prawdzie, w tym, czym jesteś, kim jesteś. Kiedy zgodzisz się na to, żeby wejść do wiru i połączysz się z tymi pozostałymi istotami na początku 11, a potem już w trakcie tysięcy lat ziemskich kolejnymi, no to już nie będzie tego momentu, kiedy zatrzymasz to, co jesteś, tą prawdą, którą jesteś, tą naturą swoją. Więc tutaj twoja decyzja. Czy chcesz zerwać to, co miałoby powstać, to połączenie, które w pewien sposób stało się połączeniem karmicznym między tobą a tymi istotami pozostałymi. Tak, i jednocześnie też połączyć się na dosyć silnych podwalinach ze smokami i gadami. Chcesz to zerwać. Dobrze. W takim razie teraz, tutaj, sama decydujesz o tym, że do tego połączenia nie dojdzie. Ta umowa nie powstanie. A jeśli teraz czujesz, że to połączenie zostało kiedyś tam zrobione, po prostu je rozpuścisz. Swoją naturą, sobą, swoją świadomością. Gotowa jesteś do tego? Tak. Na jeden, dwa i trzy już. I powiedz mi teraz, Magdo, jesteś obecna na ziemi, tak. Więc tutaj i tak wrócisz. Powiedz mi, jak wrócisz? Jak się przejawisz? Bez zależności, w czystej formie. Dokładnie. I na swoich warunkach. Czyli na tej swojej naturze, którą masz. Zgadza się? Tak. Dobrze. To kolejny element ważny. Za moment spotkamy się w 2021, a ty anulujesz, wykasujesz wszystko. Te połączenia, te umowy, które miałyby powstać, jakiekolwiek więzy karmiczne, jakiekolwiek implanty, które miałyby
być wstawione w twoje ciało subtelne. Jakikolwiek wypływ twojej energii, to wszystko wykasujesz. Całą energię, która ci była zabrana i energię, która tworzyła ten wir, który współtworzyłaś z innymi. Te 11 istot może zrobić dokładnie to samo, co ty, ale to jest ich decyzja. Nikt nie będzie na to wpływał. Teraz wiedzą, kto jest właścicielem wiru, widzą, na jakiej zasadzie wir pracował i co się z nimi stało. Gotowa jesteś do podróży na własnych warunkach? W swojej naturze? To ja liczę. 1, 2 i 3. Witaj, Magdo. Witaj. Jak się czujesz? Dobrze. Kim jesteś? Sobą. Jest gdzieś wir? Nie ma. Podnieś sobie częstotliwości. Podnieś je tak optymalnie, jak tylko możesz. I zharmonizuj swoje energie, tak żeby pracowały dobrze, równo, bez zakłóceń. Teraz chciałabym, Magdo, żebyś spojrzała w swoje ciało subtelne i powiedziała mi, czy są jakiekolwiek implanty w twoim ciele. Nie ma. Powiedz mi, czy są jakiekolwiek zależności z innymi istotami, tu na poziomie subtelnym. Nie, nie ma. Nie. Nie masz też tych połączeń z zakonem pierwszym i drugim? Nie. Nie masz, dobrze. Okej. Powiedz mi w takim razie, jak wygląda twoja asertywność? Posiadam ją. Tak, dlatego, że twoje ciało fizyczne przed sesją powiedziało, że ma ogromne problemy z asertywnością. Nie potrafi powiedzieć nie, nie potrafi odmówić. Nie potrafiła. Nie potrafiła. Nie potrafiła, dlatego że te zależności, które były, nie pozwalały wyrażać swojej woli w sposób pełny. A powiedz, dlaczego takie bardzo głębokie poczucie empatii i współodczuwania do tego stopnia, że kiedy widziałaś bardzo silne zranienie czy cierpienie drugiej istoty, czułaś to od podstawy aż po brzuch, zawsze w tym samym miejscu. Jaka była tego przyczyna ezoteryczna, jeśli była? Ponieważ czułam to. Byłam częścią ogromnej sieci, ogromnego wiru zależności, z którym będąc połączona, mogłam i odczuwałam. Powiedz mi teraz, Magdo, na ilu liniach czasowych jesteś? Tu i teraz. Tu i teraz. Tamte się nie pojawiły. Nie, jestem w sobie. Jesteś w sobie, dobrze, bardzo dobrze. Tak chciałabym, żebyś teraz wzmocniła swoją asertywność. Mocno, tak żebyś wiedziała, żebyś zgodnie z własną naturą mogła powiedzieć nie, to mi szkodzi, to nie jest moje. I tak, żebyś nie czuła nigdy poczucia winy, kiedy to mówisz. Bo to zawsze będzie zgodne z twoją naturą. Dlatego też chciałabym, żebyś teraz odszukała swoją cząsteczkę miłości, bezwarunkowej miłości do siebie, całkowitej, prawdziwej, twojej. Odszukaj ją i wzmocnij. Tak, żeby się czuła w każdej cząsteczce swojego ciała, subtelnego i fizycznego. Wyślij te informacje do swojego ciała fizycznego. Tak, żeby twoje ciało już czuło. Twoje ciało fizyczne. Powiedz mi, Magdo, skąd paniczny strach przed pająkami i insektami od dziecka?
Jest jakaś przyczyna? Była jakaś przyczyna ezoteryczna tego? Tak, na wielu liniach czasowych, w wielu doświadczeniach posiadałem takie nieprzyjemne były momenty, które przyniosłem i które zakodowały się i oddają, jakby uwalniają się w momencie innych. Stworzyły pewną zależność, która towarzyszyła mi przy innych doświadczeniach. Sprawdź, czy masz gdzieś pamięć komórkową właśnie tego takiego być może atawistycznego strachu, lęku. Nie. Nie masz, dobrze. Twoje ciało fizyczne powiedziało nam, że często wybucha złością, brak opanowania. Czemu to można było przypisać? Te elementy, czy ta energia, która była w danej chwili niewykorzystana i nie połączona z niczym, łączyła się i potrzebowała uwolnić się, a że inne elementy, inne zależności nie pozwoliły kreować w zgodzie ze swoją naturą, to w mojej istocie pojawiała się forma wyrzutu takiej energii, która poprzez inne zależności uczyła mi, czy pokazywała drogę ujścia. A jaka przyczyna ezoteryczna się była problemu ze snem? Opisywałeś, że musisz spać przy włączonym laptopie lub telewizorze. Muszę coś słyszeć, jak śpię, powiedziałaś. W przeciwnym razie się wybudzam. Skąd to? Ten podział i forma jakby nasłuchiwania w pewien sposób samej siebie. Nasłuchiwania i integrowania w sobie informacji. Masz też sporo śnisz. Często mówiłaś, że często masz sny o statkach kosmicznych i rozmawianiem z obcymi. Wtedy mówiłaś, nie zabijajcie mnie i podawałaś swoje imię i nazwisko. To nie było na tej linii czasowej. Aha. To było możliwe. Rozmowa okay. z innymi była możliwa. Aha. Czyli to było jakby przebicie z innej linii czasowej, którą po prostu w snach widziałaś, czy być może byłaś wtedy na tych liniach. Okej. Okay. Powiedz mi, od 3 miesięcy twoje ciało fizyczne powiedziało, że od 3 miesięcy ciągle widzi te same liczby, na przykład patrząc na zegarek 11:11, 15:15, 20:20. Coś, co się wcześniej nie zdarzało. Co to mogło być? Koncentracja i forma synchronizacji z pewnymi wydarzeniami, która przejawiała się w cyfrach. Okej. Okay. Miało to zwrócić twoją uwagę na coś? Miało zwrócić uwagę po to, żeby szukać, zmusić do rozwiązań, do szukania odpowiedzi poza planem, który znam. Okej. Okay. Dobrze. Jeszcze jedno. Twoje ciało fizyczne, czyli ty wybierasz się w daleką podróż i chcesz się przenieść do innego kraju. Gdzieś daleko, być może Ameryka Południowa. Ale planujesz to z całą rodziną, z bratem, z rodzicami. Od jakiegoś czasu dalsza rodzina przynosi pewne wiadomości. Ktoś śnił i przyniósł informację, żebyście tego nie robili. Ktoś inny z kolei, żebyście... Jakieś takie sygnały były, żeby właśnie tego nie robić. I twoje ciało fizyczne zastanawia się, czy to jest ostrzeżenie, czy ktoś chciał przeszkodzić, żebyście nie płynęli, nie przenosili się do innego kraju, na inną półkulę. Chciano stworzyć już przed wspólnym doświadczeniem zależności, i tak ukierunkować nasze doświadczenie w określony sposób, tak żeby pewne elementy zadziały się i żebyśmy mieli się z nimi mierzyć. Czy już teraz możesz naliczyć na to, że będziesz wiedziała, jak postąpić? Twoje ciało fizyczne tak odczuje? Dobrze. Okej. Okay. Chciałabym sprawdzić, ponieważ już było sprawdzone, nie masz żadnych więzów z tymi zakonami pierwszym i drugim, chciałabym jeszcze sprawdzić, czy masz takie więzy z rodzicami,
Tu na poziomie subtelnym oczywiście, z bratem i byłym mężem. Czy są jakieś zależności? Nie. Nie ma. To wszystko rozpuściłaś. Świetnie. Jeśli chcesz przekazać rodzinie najbliższej czy dalszej informacji i wiedzę z tej sesji, to możesz to zrobić, Magdo. A jak robisz to, to ja poproszę o to, żeby Darek się rozłączył. Darku, wróć do swojego oddechu, rozłącz się. Jak się czujesz? Dobrze. Powiedz mi, jak Magda wygląda? Duża świadomość, bardzo taka... No, przejawia się świetlistości. To wydaje się, że wynik jej natury, jej częstotliwości. Powiedz mi, czy teraz będzie miała odpowiedni poziom energetyczny? Będzie umiała sobie podnieść też swoje wibracje? Tak, ona ma teraz swoją naturalną, właściwą wibrację. Okej, bardzo dobrze. Zapytaj Magdę, czy jest jeszcze coś, w czym moglibyśmy jej pomóc? Nie, jest gotowa, żeby sama w pełni się przejawić. A pamięta o tych 25 milionach innych istot? Tak. I pamięta też o tym, że ktoś zostawił jakiś ślad informacji, dzięki któremu Magda mogła się wychylić z tego wiru? Tak, pamięta. Być może będzie chciała też pomóc innym i zostawić gdzieś informacje, ale tylko na temat tego, jak można się z tego wyplątać. Chcę przenieść, chcę wzmocnioną, tak żeby uzupełnić to, co wcześniej świetnie. Nie dotarło. Bardzo dobrze. To dzięki temu być może inne istoty będą mogły się uwolnić. Okej, to niech to zrobi. Już. To jest błyskiem. To wystarczy tylko intencja, myśl i decyzja. I to się dzieje. Dobrze. Zapytaj Magdę, czy chciałaby sobie coś przekazać. Sobie, która siedzi z nami na sesji. Na Skype'ie. Wszystko. Prawdę o sobie. Siebie. Swoją wolę przekazuje. Przekazuje sobie. Dobrze. Tą całą prawdę, tą całą naturę siebie chciałabym, żeby to ciało fizyczne też to błyskawicznie odczuło. Tą wibrację, wysoką wibrację, naturę i regenerację. Może sobie zregenerować wszystkie swoje komóreczki. Tak, żeby one też pracowały w odpowiednim poziomie energetycznym. I żeby od razu ciało poczuło, że pracuje już na innych wibracjach. Darku, chciałabym jeszcze, żebyś tylko tak zerknął, czy są gdziekolwiek blokady w stylu przekonań, schematów myślowych, programów. Nie, wszystko jest zgodne z nią. Dobrze, no dobrze. Czy Magda chce tu zostać, czy chce sobie otworzyć inną przestrzeń? Otworzy nową. Otworzyć. Dobrze, to niech otworzy swoją przestrzeń. Niech już do niej wchodzi. I niech już tutaj kreuje swoją rzeczywistość na swoich warunkach, na warunkach siebie i swojej prawdy. I niech nigdy nie zapomni o tym, tej całkowitej, bezwzględnej, bezwarunkowej miłości i akceptacji siebie w całości. Będzie pamiętała? Tak. Świetnie. To już jak jest gotowa, to niech zamknie za sobą drzwi. Znaczy w międzyczasie wypuściła rodziców brata, byłego męża? Tak. Dobrze. Widzę, że tam pilnujecie. Bardzo dobrze. To w takim razie niech Magda już zamknie za sobą drzwi, a ty, Darku, gotowy do powrotu? Tak. To rozłącz się i odłącz się całkowicie od Magdy. I rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego i od wszystkich, cokolwiek było w tej sesji, bo ciebie to w żaden sposób nie dotyczy. Sprawdź, Darku, siebie dokładnie. Swoje ciało, swoją przestrzeń i nadprzestrzeń. Jak będziesz gotowy, to otwórz swoje drzwi do swojej przestrzeni.
i przejdź do swoich parametrów, tam gdzie czujesz się najlepiej. A na jeden podnieś sobie częstotliwość, poczuj tą wspaniałą energię, która płynie przez ciebie równiutko, takim silnym, ale spokojnym strumieniem. I czujesz w sobie całkowite zaufanie i akceptację do siebie. A na dwa weź głęboki oddech i powolutku odczuwaj, jak zaczynasz się robić lekki, coraz lżejszy. Czujesz też, jak oddech twój dociera do każdej komóreczki ciała fizycznego, do każdej cząsteczki ciała subtelnego. Wszędzie dociera. Regeneruje twoje komórki. Regenerowuje też mitochondria tak, jak lubisz. W pełni sił, a przez ciebie płynie energia miłości do siebie, zdrowia, uroty i młodości. I czujesz, że jesteś lekki, coraz lżejszy, ale rześki. Poruszaj lekko palcami rąki u stóp, tak żebyś poczuł swoje ciało, bo już wracasz do siebie. Poczuj swoją cielesność. Ja za moment powiem trzy, a ty całkowicie już wrócisz do siebie i otworzysz oczy. Trzy. Dzień dobry, Darku. Magdo, wrócisz do nas? Mikrofon. Już jestem. Już jesteś. Świetnie. Jak się czujesz, Magdo, powiedz? Bardzo dobrze. Naprawdę czuję taką ulgę i zawsze miałam potrzebę doświadczenia czegoś nowego. Nudziło mnie przebywanie za długo w jednym miejscu. Ciągle chciało się dziać, bo rozpierało mnie. Pracy też, dlatego miałam taką pracę, że 2 miesiące na jednym miejscu, 2 miesiące na drugim. No jako opiekunka, więc zmieniałam tych ludzi. Zmieniałam jajka, ale było to bardzo męczące zarazem. Niby to doświadczenie, ale ciągle jakieś nowe problemy, użeranie się, że tak powiem, z innymi ludźmi. I to się wszystko pokazało. Czasem miałam taką swoją, taką normalną, jakąś taką rzeczywistość, żeby się nic za dużo nie działo. Ale to właśnie szybko nużyło. I czasami te linie właśnie czasowe, jako dziecko pamiętam, miałam 3-4 lata, że zobaczyłam w oknie na przykład, a mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, ogromną głowę. Czarna skóra, kręcone włosy. I wiem, że to u nas się nie dzieje, a nie wiem, czy ja w tym momencie, czy to się jakoś tak... Magda, to było. Po prostu miałam takie dziwne zdarzenia, których nie mogę wytłumaczyć. No to teraz już wiesz. Teraz już to puść. To się zadziało wszystko. Energia już płynie tak, jak ma płynąć. Jesteś w całości swojej prawdzie. I to jest najważniejsze. Powiedz mi, czy coś fizycznie czułeś w ciele? Na początku czułam dreszcze. Jeszcze a propos tego wiru, doświadczyłam kiedyś, pół roku temu. Ja tak często miałam, ale akurat leżałam na brzuchu, położyłam się na popołudniową drzemkę i czułam, jak się obracam, jakby coś mnie chciało wyciągnąć, a ja się za każdym razem przebudzam i trzymałam się ostro, żeby po prostu nie dać się wkręcić. Tak, Magdy, ja za moment wyłączę nagrywanie. My sobie jeszcze możemy porozmawiać. Pytanie standardowe do ciebie. Czy podzielisz się sesją? Podzielę się, oczywiście. A powiedz, czy możemy pokazać twoją twarz? Nie, raczej nie. Dobrze, będzie tak, jak sobie życzysz. Darku, jak się czujesz? Dobrze. Fizycznie, emocjonalnie? Okej. Magdo, bardzo ci dziękuję za zaufanie. Za to, że mogliśmy z tobą popracować. Dziękuję ci za pracę. Darku, tobie za wspaniałą pracę. Dziękuję. Dziękuję. To na razie. Pa, pa. Pa.